Dla niektórych może ekstrawagancja albo old school, kupienie kapelusza w butiku z kapeluszami, ale czy to nie jest coś bardzo wyjątkowego pójść i dobrać do swojego koloru włosów, oczu, karnacji odpowiedniego kapelusza? Cześć! Witam na kanale Es Patris, nazywam się Patrycja, a Ty na tym kanale dowiesz się, jak wygląda prawdziwe życie jak w Madrycie. Zapraszam! Dzisiaj zapraszam Was do bardzo wyjątkowego butiku. Butiku dla dam i dla dżentelmenów. Sklepu z najbardziej wyjątkowymi kapeluszami, czapkami i miejsce, w którym swój beret kupował także Che Guevara. A adres i butik, który powstał już setki lat temu, znajduje się w bardzo wyjątkowym miejscu. W jakim? Zapraszam. Kapelusze, berety, czapki czy inne meloniki. Nakryć głowy jest tysiące, ale sklep z tradycjami, który sprzedaje od ponad 100 lat kapeluszy, jest naprawdę niewiele. Do tych sklepów należy właśnie La Favorita. Ona znajduje się na madryckim Plaza Mayor, czyli przy głównym placu, i to dowód na to, że moda na nakrycia głowy, bardzo stylowe, nie przemija. Kapelusz to atrybut, który między innymi szermanccy dżentelmeni, zdejmując z głowy kapelusz, okazywali szacunek damie. Kapelusz należał także do symboli, które przypisywały daną postać do danej grupy społecznej czy do konkretnych osób, czy należących na przykład do danej religii. Stąd jarmułka u Żydów, czy meloniki w Peru czy Boliwii, wielkie sombrero w połączeniu z ponczami u Meksykanów, ale także osoby, które są symbolem pewnych epok. Ogromne rondo kapelusza Audrey Hepburn, które przeszło do historii, czy Viviany wysoki kapelusz u Charlie Chaplin. Czy kapelusz nie stał się symbolem konkretnych epok? Sklep z kapeluszami jest przemijającą modą, a może bardzo niszowym, selektywnym i niedocenianym elementem naszej garderoby. Zawsze podróżując, poznając nowe miejsca, wspaniale jest poznać nową kuchnię, nowe smaki, obsłuchać języka, zobaczyć, jakie światło jest w danym miejscu, ale także przywieźć coś bardzo ciekawego i przeżyć coś wyjątkowego. Na pewno wyjątkowym będzie wybór kapelusza, czy nawet wizyta i obejrzenie kilku modeli kapeluszy, beretów, kaszkietów czy czapek. Dlatego korzystajmy z tego, że taki butik jest i mało kto może się pozwolić, że wrócił z wakacji z zakupem w tak oryginalnym butiku jak butik z kapelusza. La Favorita to butik, który istnieje od ponad 125 lat, pod numerem 25. To już czwarte pokolenie, które zachowuje tradycję i urok tego miejsca. Rozmawiając z właścicielem, dowiedzieliśmy się, że to właśnie jego pradziadek był założycielem sklepu, a cała historia rozpoczęcia własnego biznesu rozpoczęła się od pracy u innego sztukmistrza, który tworzył kaszkiety, berety i kapelusze. Po 125 latach, rozmawiając z kolejnym pokoleniem, które wciąż kontynuuje tradycję butiku kapeluszy, mając na koncie tak niezwykłe produkty jak 12-calowy czarny beret bez wkładki, który kupił sam Che Guevara, to naprawdę zaszczyt. Lo primero presentarme, soy Federico, soy miembro de la cuarta generación de la familia Lenguita. que llevamos aquí desde 1894. Y bueno, pues tenemos sobre todo nos especializamos en sombreros, gorras y boinas. Y vendemos un poquito de todo, porque las boinas es algo, un producto muy español, muy famoso, que se hacen en el País Vasco. Y luego pues sombreros de verano, de invierno, que tenemos de España, de Italia, de Alemania, de un montón de países. A gusto consumidor, o sea, lo que quiera la gente, aquí estamos. Sí, estamos viendo que tengas unos productos de alta calidad y sobre todo más... tenéis también una historia que todavía sigue, foto de vuestro cliente, si podrías contarnos un poquito pues historia de... la foto del Che Guevara, porque la famosa boina del Che Guevara se hizo icono con la foto de Peter Korda en 1960, la vendió aquí el señor ese que tienes ahí, que es mi abuelo, el 13 de junio de 1959, en una visita que hizo el Che a España, hizo una escala, iba camino del Cairo, hizo una escala en España, concretamente en Madrid, y le dejaron salir en tiempos de la dictadura aquí en España, a condición de que no hiciera ninguna declaración ni se juntara con la oposición. Entonces él tenía el deseo de comprar boinas y como el chofer que le llevaba era cliente nuestro, pues a La Favorita tuvo que venir a comprarse su famosa boina. Możecie zobaczyć te oryginalne, jakościowe pudełka i kapelusze, które są tutaj wśród tych historycznych witryn i możecie zobaczyć, jak wyjątkowe materiały i jakościowe produkty można tutaj zyskać. Dlatego musicie koniecznie wybrać się podczas naszej wizyty w Madrycie do tego sklepu. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zapraszam Was do wyboru swojego idealnego kapelusza, czapki czy beretu i hasta la próxima!